Co można nazwać rewolucją w grach? Na to pytanie wydaje się, że zna odpowiedź człowiek odpowiedzialny za sukcesy takich tytułów jak Uncharted czy The Last of Us, Neil Druckmann. Jeśli jego ostatnia wypowiedź to nie tylko PR-owe zagranie, to kolejna gra Naughty Dog ma być istnie przełomowa. Do tego pogadamy o bardzo dziwnej sytuacji wywołanej przez decyzję EA, przyszłości grafiki w nowych, nadciągających produkcjach, chociażby od Sony, a także o nowym Call of Duty. Na zakończonej wczorajszej konferencji Sony dotyczącej przyszłości tej korporacji, mimo że nie dostaliśmy żadnych zapowiedzi czy przypomnień o rozwijanych przez Sony grach, to jednak przy tej okazji mogliśmy dowiedzieć się ciekawych rzeczy o planach japońskiej firmy, czy też zostały udostępnione inne interesujące materiały, jak chociażby wywiad z Neilem Druckmannem. Dla tych, co żyli pod kamieniem, Neil Druckmann to osoba, która jest odpowiedzialna za aspekt twórczy i artystyczny w Naughty Dog, dzięki któremu nie mogłyby powstać takie serie gier, jak chociażby The Last of Us. We wspomnianym wywiadzie wypowiadał się na różne tematy, chociażby swojej wizji przyszłości gier, aczkolwiek najważniejsze z perspektywy nas, graczy, były jego słowa o kolejnym projekcie Naughty Dog, co w pewien sposób potwierdza, że prace nad takim gdzieś już się rozpoczęły. Podkreślił, że praca nad poprzednimi projektami, takimi jak Uncharted czy The Last of Us, były spełnieniem jego marzeń i przyniosło mu to sporo radości, a teraz, pracując nad nowym, zupełnie nieznanym jeszcze dla nas IP, jego ekscytacja jest jeszcze większa niż dotychczas. Dodał również, że nastąpiła pewna zmiana, która spowodowała, że w każdej grupie wiekowej rośnie uznanie dla gier, a coraz więcej osób przekonuje się o bogactwie historii, światów czy postaci, jakie oferują właśnie dzisiejsze tytuły z branży gier, zaznaczając, że w przypadku The Last of Us duży wkład w to miał serial od HBO. No i właśnie z tego powodu, z tych wszystkich zmian, jakie wynikły na przestrzeni ostatnich dekad, nie może doczekać się na to, jak przyjęty zostanie nowy tytuł Naughty Dog, gdyż może on kompletnie zmienić definicję mainstreamowego postrzegania gamingu. Mimo że nie mamy pojęcia, nad jakim IP pracuje teraz Naughty Dog, to jednak możemy być pewni, że od jej zapowiedzi do jej premiery czas będzie znacznie skrócony niż chociażby w przypadku takiego The Last of Us Part 2. W poprzednim roku właśnie to zasugerował Neil, mówiąc, że tym razem czas od zapowiedzi kolejnej gry do jej premiery będzie znacznie krótszy, wskazując na to, że nastąpiła pewna zmiana strategii w firmie. Tak więc jeżeli istnieje rzeczywiście szansa, na PlayStation Showcase, które ma rzekomo odbyć się w nadchodzących tygodniach, zostanie zapowiedziana właśnie nowa gra Druckmanna, to należy się spodziewać jej rychłej premiery, nie tak jak w przypadku The Last of Us Part 2, gdzie no musieliśmy czekać blisko 4 lata. Przerabialiśmy niedawno temat wyłączenia serwerów The Crew przez Ubisoft i utraty możliwości swobodnego grania przez użytkowników w ten tytuł. Wielu winiło i dalej wini tutaj politykę, jaką stosuje Ubisoft, czy ogólnie większość firmy z branży gier, dotyczącą posiadania i kupowania gier w wersji cyfrowej. Przechodzenie na cyfrowe wersje z pudełkowych to temat rzeka, gdzie niejednokrotnie okazuje się, że wielkie firmy stosują jakieś nieczyste zagrywki, uznając na przykład, że posiadanie gier na ich platformie jest jedynie wynikiem użyczania przez nich licencji. Sytuacja z The Crew zdaje się to odzwierciedlać. Podobny problem, aczkolwiek nie do końca taki sam, nastąpił na platformie EA, gdzie skąd użytkowników nagle zaczęły znikać gry. Nie minęło dużo czasu, aż gracze się rzeczywiście mocno zdenerwowali, gdyż no jakim cudem za gry, za które zapłacili, nagle stały się grami widmo. Niby są, a jednak ich nie ma. Szybko do całej sytuacji odniósł się helpdesk Electronic Arts na Twitterze, informując, że to był błąd, a niedługo potem błąd, który już można uznać za rozwiązany. Podobno rozwiązany, bo mimo tej informacji wiele użytkowników dalej skarży się, że dostępu do ich gier nie odzyskali. Chociaż zdaje się, że w większości przypadków problem ten już nie występuje. Co ciekawe, jeszcze przed oficjalnym komunikatem od EA pojawiło się przypuszczenie, że z platformy znikają gry, które ktoś posiadał dodatkowo w spiraconej wersji. Chociaż okazało się być to tylko błędem, w co jednak niektórzy wciąż nie wierzą, to taka sytuacja pokazuje, jakie ryzyko niesie za sobą posiadanie gier tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej, a nie tej pudełkowej. Sam fakt tego, że z jakichś nieznanych pobudek jakaś firma może nam po prostu zabrać dostęp do naszych posiadanych przedmiotów, jest nieco przerażające i powinno postawić nas w trochę taki stan świadomości, jakie ryzyko za sobą niesie przechodzenie na cyfrę. Przy okazji zapowiedzi Xbox Showcase, które ma odbyć się już 9 czerwca, ogłoszony został Redacted Direct, czyli segment poświęcony osobnej produkcji spod skrzydeł Microsoftu, którą według przypuszczeń i doniesień miało być nowe Call of Duty. No od teraz oficjalnie wiemy, że to całe Redacted będzie właśnie poświęcone nowemu kodowi, tym razem Black Ops 6. Na profilu Call of Duty pojawił się materiał odkrywający wcześniej zakryty tytuł na grafice przedstawiającej nam to dodatkowe wydarzenie, jak również pojawiła się
oficjalna strona Call of Duty Black Ops 6, gdzie także na jej słabo ukrytej części znajduje się informacja, iż na pewno zobaczymy w nowej odsłonie Russell Adlera, czyli dobrze znaną postać z Call of Duty Black Ops Cold War. Co więcej, na kanale tej gry opublikowany został tajemniczy materiał, który dotyczy właśnie nowego Black Ops. Możemy z niego łatwo wywnioskować, że motywem przewodnim nowej odsłony będzie stwierdzenie The Truth Lies, co jest dwuznaczne, gdyż w wolnym tłumaczeniu oznacza to prawda kłamie, a lies może także niejako być równoznaczne z leży, albo bardziej dokładnie skrywa się. Więc też fabuła szóstki może kręcić się wokół pewnych kłamstw, które gdzieś się rozprzestrzeniają w formie prawdy i będziemy zmuszeni dotrzeć do tej prawdy, która gdzieś się tam skrywa. No, kumacie przelot. Na więcej informacji nie przyjdzie nam długo czekać, gdyż cały pokaz przeznaczony dla nowego Black Opsa odbędzie się zaraz po Xbox Showcase, no czyli też 9 czerwca. No nie ma ch**a we wsi, że my jako gracze nie zwracamy szczególnej uwagi na grafikę. Zawsze fajnie jest na czymś zawiesić oko i de facto to, jak dana produkcja wygląda, definiuje nasze pierwsze z nią związane odczucia. The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, Ghost of Tsushima to takie gry, które pod tym względem są szczególnie niesamowite. Jednak obiektywnie patrząc, należy sobie zadać pytanie, czy przypadkiem nie osiągnęliśmy już pewnego poziomu fotorealizmu, którego ciężko będzie przeskoczyć i przyszłe losy gier wcale nie będą zależeć od oprawy wizualnej. Właśnie taką przyszłość przepowiedział Asad Quizilbash, o ile dobrze to przeczytałem, czyli szef PlayStation Productions, który stwierdził, że grafika to już przeżytek, a deweloperzy będą się skupiać na raczej innych aspektach. Jest wręcz pewien, że technologiczne osiągnięcia będą wykorzystywane nie tylko do rozwoju wizualnego, ale także do opowiadania historii. To właśnie ten element ma się stać najważniejszą kwestią w ciągu następnych 10 lat. Powiedział wprost, że gry, które będą wychodzić w ciągu następnej dekady, będą oczywiście dalej sprawiać wrażenie ładnych i przystępnych dla oka, ale przede wszystkim będą skupiać się na wciągającej fabule i historiach, nad którymi będziemy rozwodzić się jeszcze długo po ich ukończeniu. Mimo tego, że oczywiście należy przyznać mu rację, to jednak chyba trzeba mieć na uwadze, że grafika w dalszym ciągu będzie jednym z filarów, który komponując się właśnie z dobrą fabułą, będzie podstawą do stwierdzenia, czy dana gra, czy dana produkcja jest rzeczywiście dobra. Kochacie, jak się tu mówi o Wiedźminie, czyż nie? No więc w imię tego stwierdzenia ponownie zanurzymy się w to, co może oferować nam Redkit, czyli narzędzie udostępnione przez Redów do tworzenia bardziej zaawansowanych modyfikacji do Wiedźmina 3 Dziki Gon. Tak jak myślałem, nie trzeba było długo czekać na interesujące i ciekawe pomysły społeczności, gdyż już teraz pojawiła się modyfikacja zatytułowana The Witcher 1 Maps, przenosząca niektóre lokacje właśnie z pierwszej odsłony przygód Geralta na silnik Wiedźmina 3. Jak wiemy, w podstawowej wersji Wiedźmina 3 nie możemy zwiedzać Wyzimy, tylko jedynie zamek. I właśnie ten projekt ma odtworzyć większą część tej lokacji, w tym Podgrodzie, Wyzimę Klasztorną, Handlową oraz Starą Wyzimę w jedną dużą mapę, po której my będziemy mogli sobie hasać i swobodnie sobie latać. Na poglądowym filmiku możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda i mimo, że nie prezentuje się to jakoś pięknie i ładnie, no to trzeba zaznaczyć, że jest to modyfikacja dopiero we wczesnym etapie rozwoju i sam twórca Angry Catster przyznał, że nie włożył jeszcze za dużo czasu w ten swój projekt, więc oczywistym jest, że będzie się musiał mierzyć z różnymi trudnościami i problemami. Mimo to wygląda to dość obiecująco i daje nam taki przedsmak tego, jak może wyglądać remake Wiedźmina 1. To by było na tyle, na razie pa.